Dzień dobry Państwu, witam w programie Hej Śląsk. W studiu gościmy Wojciecha Bochnaka, wiceprezesa naszego klubu. Witam serdecznie. Witam serdecznie, tak. 1-1 w Częstochowie na boisku Rakowa Częstochowa. Chyba duży sukces, chyba na pewno duży sukces naszego zespołu, ale jeszcze większy niedosyt, bo ostatnie sekundy meczu Waldek Sobota, 3 metry od bramki, bramka pusta, trafia w słupek i nie mamy 3 punktów. No tak, szkoda, że nie 2-1 i takie, mielibyśmy taki może spektakl jak w Płocku, gdzie wygraliśmy też 2-1 w ostatniej sekundzie i tutaj była taka szansa, żeby wygrać to 2-1. Powiem tak, że na żywo nie było widać, że to aż była taka klarowna sytuacja. Dopiero jak wróciłem do domu w nocy, oglądałem powtórki, no to faktycznie tą sytuację, którą miał Waldek Sobota, ona była, no można powiedzieć, ponad 100%. Szkoda, że nie zakończyła się strzeleniem bramki, ale z perspektywy, jak popatrzymy na cały mecz, to mieliśmy więcej klarownych sytuacji niż Raków Częstochowa, bo była jeszcze sytuacja Piaseckiego, był rzut wolny Piaseckiego. No mieliśmy tych sytuacji trochę, ale trzeba przyznać, że to Raków dominował w drugiej połowie. Mieliśmy kłopoty w pierwszych 20 minutach drugiej połowy z zawiązaniem sytuacji. Dopiero w końcówce potrafiliśmy dojść do kilku ważnych sytuacji, takich, które mogły spowodować, że wywieźlibyśmy 3 punkty z Częstochowy, ale powiedzmy sobie szczerze, jako kibice, no jak jechaliśmy... Punkt w ciemno. To każdy mówi, no dobra, w tej Częstochowie to jak punkt przywiozą, to będzie sukces. Każdy piłkarz na pewno walczył o zwycięstwo, wszyscy zostawili dużo zdrowia i myślę, że jeśli chodzi o cechy takie waleczne, w tym meczu to drużyna udowodniła, że będzie się bić o każdy punkt. Wiadomo, utrzymanie, o jak najwyższe miejsce w tabeli do końca tego sezonu. Trzeba było Piotra Tworka wcześniej zatrudnić. Jeśli no chodzi bo powiedzmy sobie szczerze, Wojtku, doszło do pewnej metamorfozy naszego zespołu. To znaczy tak, ja powiem, że to chyba, Marcinie, ty tak mówisz, bo jak czasami analizuje to, co piszą inni dziennikarze, no to raczej byliśmy krytykowani za decyzję o zwolnieniu Jacka Magiery. Natomiast no, to była trudna decyzja, bo chcieliśmy... Kto was krytykował? No, myślę, że nie będę wprost mówił nazwisk tych dziennikarzy, bo nie chcę, tak jak selekcjoner Michniewicz powiedział, nie chciałbym w taki sposób. Natomiast no, myślę, że warto czasami, zanim się coś napisze, przeanalizować, z kim Śląsk Wrocław grał w ostatnim czasie, że grał z Radomiakiem, który walczy o puchary, grał z Wisłą Płock, która walczy o puchary, grał z Lechem Poznań i z Rakowem Częstochowa. I straciliśmy 3 bramki, ile zdobyliśmy punktów. Pewnie, że weryfikacja dopiero przyjdzie teraz w dwóch najbliższych meczach, ale trzeba zachować chłodną głowę i to, że podjęliśmy taką decyzję, myślę, że ona na końcu się obroni i Śląsk Wrocław utrzyma się w Ekstraklasie i zajmiemy jak najwyższe miejsce. I niewątpliwie, tak jak trener Lawiczka miał bardzo wiele zasług dla Śląska Wrocław, tak samo i trener Magiera, bo graliśmy w pucharach i mieliśmy bardzo dobry początek sezonu. Zaczął znakomicie. No to jednak później, no umówmy się, że w wielu klubach po 4-5 porażkach trenerzy odchodzili, a myśmy mieli dużo cierpliwości, no ale ta cierpliwość w końcu się skończyła. Jacek Magiera to jest fantastyczny człowiek, bardzo dobry trener przecież, już z sukcesami, młody, a już ma przecież jakieś doświadczenie, natomiast no to nie jechało, mówiąc kolokwialnie, Śląsk byłby w tarapatach ogromnych, gdybyście się nie rozstali z trenerem Magierą, wydaje mi się to oczywiste. Piotr Tworek tchnął nowego ducha w drużynę i to widać, no, Śląsk walczy, Śląsk ryzykuje. Po tych zawodnikach widać, że im znowu zależy. Nie chcę mówić, że im nie zależało wcześniej, no ale tutaj widać jakąś zmianę mentalną, prawda? Walczymy wręcz na śmierć i życie z takimi zespołami jak Raków. No wcześniej tego po prostu nie było. Co tu dużo mówić? Proszę popatrzeć na to, jaki mamy niedosyt po meczu z Lechem Poznań, bo sprawiedliwym wynikiem byłby remis, tak? Bo wiemy, jak doszło do utraty bramki, a z Rakowem Częstochowa dyskutujemy nie o szczęśliwym remisie, tylko o pechowym remisie. No to pokazuje, jak zmieniło się na przestrzeni kilku tygodni mentalność zawodników i wiem, że w szatni oni po meczu z Rakowem nie byli szczęśliwi, mamy jeden punkt, tylko kurczę, dlaczego nie mamy 3 punktów? Było niezadowolenie w szatni. Biedny Waldek Sobota. No nie biedny Waldek Sobota, bo to jest sytuacja taka, że
My tych sytuacji takich stuprocentowych w ostatnich minutach trochę mieliśmy, bo jeszcze przypomnę mecz z Górnikiem Łęczna, gdzie też w ostatnich sekundach mogliśmy mieć bramkę na 2-1. Robert Pich miał w tym meczu w śniegu. Także takie sytuacje się zdarzają. Ale to są te pechowe sytuacje, ale są też te dobre, jak chociażby bramka Piaseckiego w ostatnich sekundach w Płocku. Taka jest piłka, to jest piękno tej dyscypliny sportu, że jest nieprzewidywalna. Piękno dyscypliny sportu, ale jesteśmy tuż nad strefą spadkową i gramy w poniedziałek z Wisłą Kraków, tak, która jest w strefie spadkowej. Ile jest punktów? Trzy punkty przewagi. Tak, bo Wisła pierwszy mecz wygrała pod przywództwem trenera Brzęczka i właśnie teraz ich doskoczyła na 3 punkty, także to jest poważna walka o 6 punktów. Na szczęście gramy u siebie, jest to tak zwany mecz o 6 punktów, no bo tak, jeżeli wygramy, no to łapiemy naprawdę mocny oddech. Wisła wtedy już jest skazana na walkę już na śmierć i życie, prawda? Nie ma zmiłuj się dla Wisły, no ale jeżeli będzie zwycięstwo Wisły, no to nasza sytuacja będzie wtedy katastrofalna. W ogóle bierzecie to pod uwagę, że my możemy dostać łomot od Krakowian? Ja się aż tego po prostu panicznie boję, że może każdy mecz jest inny, więc przed nami jest 6 meczy do końca sezonu. Gramy 4 mecze u siebie, 2 na wyjeździe. Teraz mamy 2 mecze u siebie, czyli Wisłę Kraków w poniedziałek i później w sobotę mamy Termalikę. No, gramy z drużynami, które są ze strefy spadkowej. Graliśmy z drużynami, które walczyły o Mistrzostwo Polski, czyli Lech i Raków. Teraz mamy drużyny, które walczą o utrzymanie. No, gramy na naszym stadionie, no więc wszystko jest jakby jasne, że walczymy o 6 punktów w tych 2 meczach, a szczególnie musimy w tym pierwszym meczu z Wisłą Kraków wygrać, tak, po to, żebyśmy mogli oddalić się od tej strefy spadkowej, bo po tych 2 meczach mamy Jagiellonię, Białystok, później Pogoń Szczecin, wyjazd do Mielca i u siebie w ostatnim meczu Górnik Zabrze. No więc wszystko jest w głowach i w nogach naszych piłkarzy. Kalendarz nie jest taki zły, jak się mówiło. Także mieliśmy zły, ale już on przestaje być zły, no bo mamy za sobą już i Lech, i Raków, więc teraz musimy wykorzystać sytuację i wygrać te 2 najbliższe mecze. To jest niesamowicie ważne. Piłkarze o tym doskonale wiedzą. Kończy się sezon, kończą się kontrakty kilku zawodników. Pich, Sobota, Tamasz, Putnocki. Coś jeszcze nie pamiętam. Stiglec. Jakiś czas temu jeden z swoich kolegów mówił mi, że Stiglec raczej opuści nasz klub. Czy coś się zmieniło? To znaczy cała ta grupa zawodników, o której tutaj rozmawiamy, ma kontrakty do końca czerwca. Dzisiaj mówienie, że ktoś zostanie, a ktoś odejdzie, byłoby za szybko, dlatego że pamiętajmy, że dzisiaj najważniejszy jest wynik. Każdy z tych piłkarzy jest zawodowcem i musi zostawić zdrowie na boisku, żeby pomóc Śląskowi w utrzymaniu, więc każdy ma szansę i każdy może odejść. No więc tutaj poczekajmy na weryfikację po tych 6 meczach. Wtedy siądziemy z trenerem Tworkiem, z trenerem Wołczkiem, Górą, z całym sztabem, Szałą i będziemy rozmawiać, jak ma wyglądać drużyna na nowy sezon. Jesteśmy już oczywiście po jakichś wstępnych rozmowach, natomiast no dzisiaj najważniejsze jest mecz z Wisłą i z Termaliką, a nie myślenie o tym, czy dany zawodnik zostanie, czy odejdzie. Dajmy sobie trochę czasu, pamiętajmy, że liga jest troszeczkę krócej będzie trwała niż zwykle, więc być może już za 2 tygodnie będziemy o wiele mądrzejsi. Mamy taką nadzieję, że będziemy o wiele mądrzejsi i nasza sytuacja w tabeli będzie o tyle lepsza, że nie będziemy aż tak się mocno stresować jak teraz. No dobra, czy któryś z tych piłkarzy przyszedł do Was i powiedział, że będzie kończył karierę, że chce zagrać niżej w innym klubie? To znaczy nie. Żaden z zawodników nie powiedział, że ma jakąś ofertę i odchodzi, bo pamiętajmy, że z przepisów wynika, że każdy z nich mógłby już taką umowę podpisać. Takiej informacji zarząd nie ma, natomiast oczywiście dyrektor sportowy, który jest w bezpośrednim kontakcie z piłkarzami, cały czas z nimi rozmawia o ich przyszłości, więc myślę, że warto tutaj porozmawiać z dyrektorem sportowym, jak ta sytuacja na bieżąco wygląda. Czyli jeżeli ci zawodnicy
rzucą teraz na kolana kibiców i zarząd, to jest szansa, że zostaną po prostu w zespole na dłużej. Wśród tych zawodników jest też Mark Tamasz. Jego sytuacja jest nieco inna niż pozostałych, ponieważ jest to zawodnik młodszy od nich, który wrócił po ciężkiej kontuzji i od momentu, kiedy wrócił, bez żadnego przygotowania stał się liderem linii obrony, którą scementował i w każdym zasadzie meczu udowadnia swoje ogromne umiejętności i wartość dla zespołu. I o ile rozumiem, że ty nie chcesz jednoznacznie powiedzieć o Pichu czy Sobocie, że przedłużycie, nie przedłużycie, rozmawiacie, nie będziemy rozmawiać i tak dalej, bo sezon trwa, to chyba z Tamaszem warto podjąć rozmowy na temat przedłużenia, bo mamy kawał zawodnika, który zdaje się chce zostać we Wrocławiu. To znaczy tak, Mark Tamasz, widzimy jak się rozwinął, przez zawodnik z Węgier, z przeciętnego klubu, przeciętnej ligi. Tak, liga no oczywiście... Te najlepsze zespoły grają w pucharach trochę lepiej niż polskie, to tak, żebyśmy też nie mówili, że to jest słaba liga, bo Ferencvaros, tak, to gra w pucharach dłużej. Chciał kupić Exposito. No. Gra dłużej niż polskie zespoły, więc to nie jest taka słaba liga, ale faktycznie Mark przyszedł jako zawodnik, który tutaj się bardzo rozwinął. Przypominam, że to ze Śląska Wrocław zadebiutował w reprezentacji Węgier. Nie takiej słabej reprezentacji, bo pamiętamy, jakie wyniki nasza reprezentacja osiągnęła z Węgrami, bo chyba one nie były do końca zadowalające dla nas, dla Polaków, bo chyba był remis i porażka. Albo dwa remis, nie pamiętam, ale w każdym razie nie wygraliśmy. Wydaje mi się, że chyba tak było, jak mówię, no ale okej. Okay. Możliwe. Mark jest zawodnikiem, który wprowadza dużo spokoju w defensywie. Ma duży atut grania i głową, i grania lewą nogą. Wprowadza szybko piłkę do tych stref. I to, co jest dla nas najważniejsze, to jest to, że Mark jest w tej chwili zdrowy. I jeśli Mark będzie zdrowy, to ja nie widzę przeszkód, żebyśmy siedli do rozmów i rozmawiali dalej. Najważniejsze jest jego zdrowie. Dzisiaj pokazuje, że jest zdrowy, więc jeśli będzie tak jak do tej pory, to nie wykluczamy, na pewno będziemy rozmawiać, a na końcu my się poruszamy w pewnych ramach finansowych, więc dajmy sobie czasu. Dzisiaj Mark jest ważnym ogniwem zespołu i pomaga zespołowi w jak najlepszych wynikach. Ostatnio był w 11 kolejki Ekstraklasy, więc to nie jest przypadek, że o nim rozmawiamy. Jest bardzo wartościowym piłkarzem. Wywołałem temat Exposito. Z tego, co słyszałem, nie ma żadnych ofert na niego. Jeśli chodzi o Erika Exposito, zostało jeszcze 6 kolejek do końca, więc pewnie po zakończeniu sezonu jakieś oferty mogą się pojawić. Na dzień dzisiejszy takich ofert nie ma, bo myślę, że na większości klubów dzisiaj wszyscy się zajmują tym, jak najlepszym wynikiem sportowym, a później dyrektorzy sportowi i zarządy siadają do rozmów z innymi klubami. Na zasadzie kupię, sprzedam, transfery, to wszystko przed nami. No ale znając ciebie, Piotrka Wasińskiego i przede wszystkim Darka Sztyrkę, to nie wierzę, żebyście nie mieli już na celowniku piłkarzy, którzy przyjdą do Śląska po sezonie. To znaczy, był taki moment, to co też media pisały, że był taki moment, kiedy Erik miał odejść do Chin i ta sytuacja, która nas też i sportowo trochę kosztowała, to że Chińczycy się wycofali z podpisania kontraktu z Erikiem, bo nie z klubem. Z klubem były ustalone warunki finansowe, natomiast klub nie dogadał się z Erikiem Exposito, to znaczy więcej mu zaproponował, a w miarę upływu czasu ta pensja się zmniejszała i dlatego też nie zdecydował się Erik wyjechać. No ale był piłkarz, który tutaj... Ten Kazach, ja nie tak, Suszanczew, tak, więc to były też bardzo zaawansowane rozmowy i to miało być, mówiąc wprost, 1:1. Erik Exposito miał odejść i miał przyjść do nas reprezentant Kazachstanu. Bardzo interesujący i ciekawy piłkarz, ale skończyło się tym, że Erik nie odszedł. No i właśnie, ale temat jest zamknięty z tym Kazachem, czy jest szansa, dzisiaj, że... Dzisiaj za szybko powiedzieć, bo jeśli będziemy wiedzieli, że Erik odchodzi, wtedy będziemy się zastanawiali nad innymi wariantami. Ja bym też nie wykluczał, proszę zobaczyć, że Erik teraz stracił miejsce w składzie i Fabian Piasecki jest w dobrej formie. I jeśli chodzi o Fabiana Piaseckiego, też mieliśmy zapytania w trakcie poprzedniej rundy. Nie tylko rundy. Ze Stali? Nie tylko ze Stali mieliśmy zapytania. Także to poczekajmy. Oczywiście to są inne pieniądze, które wchodziły w rachubę, ale Fabian jest też w formie i pokazał to ostatni mecz. I wcale nie jest powiedziane,
że to Erik ma pewne miejsce w składzie, bo Fabian pokazuje, że nie poddaje się i walczy. I decyzja zarządu o tym, żeby wrócił do Śląska, Wrocław po dobrej, bardzo dobrej rundzie w Stali Mielec, okazuje się, że była dobrym posunięciem, bo po pierwsze wzmacnia Śląsk Wrocław, a nie wzmacnia bezpośredniego rywala w utrzymaniu, bo Stal Mielec jest drużyną, którą walczymy też o utrzymanie. No i chyba wreszcie Fabian jest już zadowolony z tego, że gra we Wrocławiu, bo Fabian, widać po tobie radość w grze, co się też przekłada na po prostu wyższy poziom, który prezentuje. No, miło się tego gościa ogląda, naprawdę. O ile miałem do niego pewne uwagi, wątpliwości jakiś czas temu, no to teraz, no to można powiedzieć, no, przyćmił samego właśnie Exposito. Znaczy ja uważam, że w tym meczu z Rakowem cała drużyna zagrała świetnie, no bo wynik odzwierciedla to, że w Częstochowie mało kto urywa punkty, w ogóle remisuje, większość drużyn przegrywa. Natomiast my w tym meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo i jednym z zawodników, który bardzo dobrze w tym meczu się wyróżniał, no to był na pewno Fabian Piasecki, bo tak jak przypominam, sytuacja i ta walka naprawdę z piłkarzem o fenomenalnych warunkach fizycznych, jakim jest Petraszek, no walka w meczu z Petraszkiem Fabiana, no była takim no fajnym elementem, oglądało się to dobrze, jak ci piłkarze się w cudzysłowie bili o piłkę i Fabian był w tym meczu naprawdę w dobrej formie i żeby go nie zagłaskać, to miejmy nadzieję, że będzie w każdym meczu prezentował taką formę i pomoże jeszcze raz Śląskowi Wrocław w strzelaniu bramek, no a widać, że to potrafi robić. No na razie strzelił jedną, więc może się nie rozpędzajmy, ale no wierzymy, Fabian, że więcej tych bramek będzie w końcu. No strzelił jedną, bo pamiętamy tą z Wisłą Kraków, ale w poprzedniej rundzie też kilka bramek. No tak, tak, ale tutaj mówię o tej rundzie. Musimy kończyć, mieliśmy poruszyć jeszcze temat stadionu, czy będzie otwarty na mecz z Wisłą Kraków. My rozmawiamy dzisiaj, w czwartek, ale dość wcześnie, decyzji wojewody jeszcze nie ma. Natomiast wierzymy, że kibice Śląska obejrzą mecz. No ja mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej negatywnej niespodzianki w postaci zamknięcia stadionu. Śląsk Wrocław złożył wyjaśnienia do pana wojewody. Których oczekiwał. Których oczekiwał pan wojewoda. Było to związane z tym, że policja wojewódzka zawnioskowała o zamknięcie stadionu na mecz z Wisłą Kraków. Złożyliśmy wyjaśnienia i mamy nadzieję, że pan wojewoda nie zamknie stadionu. Miejmy właśnie taką nadzieję i miejmy nadzieję, że wygramy z Wisłą. Życzymy jeszcze wesołych świąt wszystkim Państwu. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Zdrowych, wesołych świąt wszystkim kibicom Śląska Wrocław. Tak jest. Hej Śląsk, do widzenia.